Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Flavio. Dzisiaj jest pierwszy odcinek z nowej serii na moim kanale, czyli z War Thundera. Dzisiaj mam tak, myślę, że zrobimy sobie z dwie rundki. Myślę, jak się uda, jak czasowo tym wyjdziemy. Dobra, zaczynamy. No i czekamy sobie na rundę. Na bitwę pierwszą. I chyba będzie... A. Tak szybko. Nie sądziłem, że tak szybko wyszuka tą bitwę. Gramy na bitwach realistycznych, więc do boju i zaczynamy. Klapy, start. Na maksa. A ty co strzelasz? Jak on jest szybszy? Dobra. Podnosimy tylne kółeczko. No i się znosimy, chowamy koło. I się wzniesiemy gdzieś na 3-400. O, po wczorajszym zapomniałem włączyć wszystkie te wskaźniki. Dobra, już jest gotowe. Na razie to nic nie będzie się działo, tylko będziemy się wznosić i za jakieś kilka minut będziemy już walczyć. Na razie to będzie takie pogadankowe na razie. Bez stresu, normalnie tak będziemy sobie lecieć. Zostawcie łapkę, suba, jakiś miły komentarz, co tutaj chcecie, żebym wam pokazał, czy nadal takie bitwy, czy jednak z kampanii dynamicznych, czy tam inne tryby. Czy może jednak czołgiem pogramy, czy czymś innym, czy okrętami. Takowe też tu są. Lotnisko. Już jesteśmy na 1,5 km, więc już krótka droga do 3400. Zawsze się wznoszę na 3400, nie wiem czemu. To jest taki jakby wskaźnik dla mnie, że to jest tak jakby złoty środek, czy coś takiego, że ta wysokość tak jak jest najbardziej odpowiednia. Już widać pierwszego wroga. Nie wiem, lecić na niego, ale nie zniknął. No ja go widzę. Ja nie pchałbym się na razie w taki tłum myśliwców, bo nie chcę pierwszy zginąć. A dobra, lecimy tam. Jak ktoś pierwszy go nie zdejmie. Ucieka. Dobra, będziemy tak lecieć na wprost. I tyle. Lecimy na tego, a jakiegoś Valve 01. Spróbujemy jego zdjąć, zanim bazę rozwali. Prędkość na razie nie spada,
spada, ale nie aż tak, więc jest wszystko dobrze. A dobra, baza wroga. Myślałem, że nasza. Nasza też niedługo zostanie rozwalona. Jak nic nie zrobimy. Już jesteśmy na 4000. No to wysoko. Nie wiem, czy mi się uda. Zbliżam się do niego. Powinno mi się udać go zdjąć. Jak nie, to będę słaby. No już jesteśmy. Dobra, strzelamy. O, silnik chyba trafiłem. W olej. Dobra. Olej mu. O, zaczyna strzelać. Oj, jak? Jak? Naprawdę? Dobra. Ten balans jest naprawdę. Raz ciebie trafi i już giniesz. Ale tam. I znowu się będziemy wznosić na tą samą wysokość jak wcześniej. Po nieudolnym próbie zniszczenia bombowca. Na razie nie widać żadnego wroga. No i w tej rundzie bitwie spróbuję wygrać, a nie jak poprzedniej. Co? Nie będziemy mu pomagać. I tak nie będę pomagać. Znosimy się nadal. No i...
znowu lecimy na ten sam samochód. Może teraz to mnie nie dopadnie ten. Ja dopadnę, a nie samochód uraga mnie. Dobra. Spróbujemy. No jak nie, no to kolejną rundę się odpali. Trzeba próbować zawsze. Widzę, że tu no, męczy się. Jeszcze nie zestrzelił. Akurat ten bombowiec tego chłopka Elite to jest akurat słaby ten bombowiec. Co on zrobił? Zrzucił bomby i się sam rozwalił. Naprawdę. Kozak. Kozak normalnie. Teraz będę leciał na czołówkę. No chyba na czołówkę. Tam jeszcze jest Spitfire. Dobra. Później do Spitfire'a polecimy. Jak nam się uda wygrać. A, jak zwykle, dobra. Ja, nie. Jak zwykle. Witam po raz kolejny na tym odcinku. Muszę dograć tutaj scenę. Dziś Rzeczek nam i tłumaczy, dlaczego muszę wstawić ten odcinek. No, wstawić muszę dlatego, że wyszła nowa aktualizacja do War Thundera. No i nie mam co wstawić, jak nagrać nowy odcinek, więc muszę wstawić ten nieudany odcinek na mój kanał. O, bo niestety mój internet jest taki, że no nie uciągnie tego. Nie da rady do jutra pobrać tej aktualizacji. Więc no z tamtego miejsca i z tego żegnam się z wami. Mówił do was Flavio. Siema.